Specjalna grupa dochodzeniowa SIS powstała w roku 1965 jako tajna jednostka policji w Los Angeles. Grupa ta tropi najbardziej niebezpiecznych przestępców, żeby schwytać ich na gorącym uczynku. Niniejszy film opowiada o jej działalności. Lou Diamond Phillips i Scott Glenn. W filmie Pogranicze prawa. W pozostałych rolach muzyka David Michael Frank. Zdjęcia Mark Erwin. Na ziemię, wszyscy na ziemię. Wszedł i działa. Błagam, spokojnie. Otwieraj kasę. Kusak, ruszajcie. Jesteśmy gotowi, szefie. Lloyd, Rhys, ruszajcie. Scenariusz Frank Sachs i Robert Boris. Podejdź tu, Larson. Robi się. Błagam, nie strzelaj. Na pewno masz więcej szmalu. Chodźcie, tu mamy go. Czas zrobić porządek. Reżyseria Mark L. Lester. Dawaj resztę forsy. Nie mam więcej. Zjeżdżaj stąd. Jakoś nie wierzę, że dałeś mi wszystko. Na ziemię. Niech nikt się nie rusza. Nie ruszać się. Stać, policja. Starczy. Rhys dostał. Za Rhysa, żeby szybko wyzdrowiał. Zdrowie Rhysa. On do nas wróci, co? Słyszałeś, co mówił lekarz. Będzie uczył się chodzić. Moi ludzie muszą być całkowicie sprawni. Masz rację. To okrutne, ale masz rację. Szkoda, bo Rhys był dobry. Był najlepszy. Gdyby był najlepszy, nie dałby się postrzelić. Ja się zastanawiam, gdzie znajdziemy drugiego takiego jak on. Ciesz się, że nie wrócił do domu w trumnie. A ja mam kandydata. Jeszcze trzy razy to samo. Lloyd stawia. Zdrowie Rhysa.
Dupka jednego. Jeff, wezwę pomoc. Pieprzyć pomoc. Ścigając go już złamałem rozkaz. Więc co my tu robimy? To, co do nas należy. Peyton? Cholera. Jedziesz pod prąd. Jezus. Z drogi. Uważaj, samochód. O rany. Gdzie ten drań? Zatrzymaj się. Powstrzymajcie mnie, ktoś musi to zrobić. Już ja cię powstrzymam, świnio. Powstrzymaj mnie, powstrzymam cię. Tu wóz 16R21. Potrzebujemy pomocy na rogu 12 i Maple. Ani drgnij. Zrobiłeś to, Eddie. Wiesz, gdzie jest mały Chandler. Nie mogłem się powstrzymać. On jeszcze żyje? Mów, gdzie jest młody Chandler. Ukaż mnie. Jeff, przestań. Gdzie on, kurwa, jest? Zabiłeś go? Jeff, przestań. Daj spokój. Gdzie ten dzieciak? Zabiłeś go, Eddie? Już po wszystkim. Miał pan rację z tym dzieckiem, ale to pana nie usprawiedliwia. Wie pan, czemu nienawidzę pracy w Wydziale Spraw Wewnętrznych? Bo nie może pani trzymać naszych jaj w słoju. To polityczna posada. Po ulicach krąży taki świr jak pan, a ktoś na górze mówi, nie zawieszamy go. Dziś oddałby pan znakę. Nie wiem, gdzie pana poślą, ale niech pan będzie grzeczny, bo następnym razem nie będzie pan miał tyle szczęścia. Zapamiętam to sobie. To wszystko. Życzę miłego dnia. Von? Co ty tu robisz? Nadrabiam braki w opiekowaniu się tobą. Żeby mój były partner podpadł wewnętrznym. Czy ja cię niczego nie nauczyłem? Jakoś sobie radzę. Bzdura. Musiałem użyć wszystkich znajomości, żeby cię z tego wyciągnąć. Ty? Tak, załatwiłem to. Wykonuję wyjątkowo paskudną robotę i jestem w niej dobry. Synu, mam dla ciebie propozycję pracy. Słucham. Pierwszy raz w życiu. Urządzamy małe przyjęcie. Masz tu datę i adres. Wpadnij i poznaj chłopaków. Wierz mi, jesteś do tego stworzony. Miał być średniokrwisty, kapitanie. Dla mnie wszystko, co nie jest spalone na węgiel, jest średniokrwiste. Danny lubi mięso surowe i wierzgające. Ze śladami opon, co? Twardziele nie jadają inaczej. Naśladujcie mnie, a może wyrośniecie na mężczyzn. Wolałbyś świeżego trupa od moich dopracowanych wytwornych steków? Zastanów się. Jestem twoim szefem. Zdrowie najlepszego kucharza w mieście. Mało ci brakowało z tym Peytonem. Byliby cię zawiesili. Tak, słyszałem. Listen,
Dzięki, że mnie pan wybronił. Pierwszy raz zrobiłem coś takiego. Wyciągnęliśmy cię z tego, bo jesteś świetnym kandydatem do naszej elitarnej jednostki. Możesz odejść w każdej chwili. Mogę cię przenieść do Wydziału Zabójstw w innej dzielnicy. Nikt nie będzie miał do ciebie żalu. Jeszcze nie wiem, o co chodzi. Nie chcę, żebyś coś zrobił wbrew woli. Pogadaj z Vaughnem. On cię wprowadzi. Ale najpierw... pomóż mi napełnić termos lodem. Tak jest. Idziemy do ciebie, Bob. Pryskaj stamtąd. Rusz tyłek, Bobby. Wiem, że to twój znajomy, ale on się chyba nie nada. To szpaner lubi się popisywać, a my gramy zespołowo. Mało brakowało, żeby wyleciał z policji. Przejrzałem jego akta. Miał prawie 20 nagan, które na ogół przeszły bez echa. I co z tego? My wszyscy podpadliśmy najwyżej raz czy dwa razy. Pomyśl o naszej opinii. Ile razy kogoś zapuszkujemy, jest chryja. Musimy być lepsi i grzeczniejsi od innych gliniarzy. Powers nie uznaje rozkazów i kropka. Jeszcze ktoś przez niego zginie. Larson ma rację. Znam go, pracowałem z nim, jak tylko skończył szkołę. W razie czego można mu ufać tak samo jak wam. Wiecie, ilu drani aresztował? Zna się na robocie. Mówisz, jakby był lepszy od nas. Zabił już obowiązkowych dwóch czarnych? To świetna praca. Pozbywamy się bandytów i nie chcę, żeby ktoś nam zepsuł zabawę. Cusack wyjątkowo ma rację. Dzięki, amigo. Powiedziałem wyjątkowo. Jesteśmy najlepsi z najlepszych. Przy nas bandyci mają ograniczony wybór. Mogą wrócić do pudła albo opuścić miasto. Mogą też zginąć po drodze. Jak mówię, że gość jest dobry, to wiem, co mówię. Raz wybuchła strzelanina. Wiadomo, jak takie rzeczy się kończą. Przyczepili się ci z wewnętrznego i już myślałem, że mogę się pożegnać z emeryturą. Ale ten Smark mnie wybronił. On tu pasuje. Jeśli będzie chciał spróbować, przyjmę go. Idzie super glina. Szefie, masz mnie wtajemniczyć. Najpierw się zabawimy. A co na to twoja żona? Odwal się. Wyobraź sobie, że ile razy wychodzisz na ulicę z nakazem aresztowania, przyłapujesz bandziora na gorącym uczynku. Wyobraź sobie policjantów bardziej zainteresowanych łapaniem złoczyńców niż ochroną własnych tyłków. Coś ty pił. Wyobraź sobie, że możesz sięgnąć po broń, kiedy tylko zechcesz, a wrzeszczysz policja, jak już wycelujesz. Nie mam aż tak bujnej wyobraźni i nie musisz jej mieć. Taki świat istnieje i ja do niego należę. Nazywają nas SIS, specjalna grupa dochodzeniowa. Znasz już chłopaków, teraz zobaczysz, jak pracują. Nie chciałbym mieć ich na karku. I o to chodzi. Dalej. Zapomnij o tajniakach i faszystach. Nie jesteśmy najemnikami. Jesteśmy oddziałem policyjnym i obowiązują nas ścisłe przepisy. Jesteśmy tropicielami. Jest nas 10 i prowadzimy ciągłą obserwację wybranych niebezpiecznych bandytów.
Jeździmy za nimi, póki nie popełnią kolejnego przestępstwa. Poważnego, tak? Nie rozdrabniamy się. Chcemy się ich pozbyć na długo, na bardzo długo. Teraz polujemy na tych gości. Ten facet to Billy Nash, napada na banki. On i jego kumple żyją z rabunków, zabijają ludzi. Musimy ich powstrzymać. Filmując ich? Rozumujesz, jak krawężnik. To jest prawdziwa obserwacja. Tacy, jak oni rozwijają się. My obserwujemy ich, uczymy się ich metod, a potem ich dopadamy. Kupa roboty. Ile spraw naraz prowadzicie? Tylko jedną, aż do skutku. Jedną? Czemu nigdy o was nie słyszałem? Jesteśmy utajnieni. Oficjalnie burmistrz nic o nas nie wie. Oficjalnie. I chcecie mnie przyjąć do oddziału? Tak. Nie wiem, wszystkim przynoszę kłopoty. Raczej nie należę do elity. Obracałeś się w niewłaściwym środowisku. Za to, co tam okrywało cię niesławą, my postawimy ci piwko. Jak ci się podoba nasza propozycja? Bardzo. Gdzie są zapisy? Chwileczkę. Nie potrzebujemy kowbojów. Nie możemy ryzykować. Znam twoją przeszłość, Jeff. Chłopcy też. Jeśli cię przyjmę, musisz być grzeczny. Obowiązują nas ścisłe reguły gry. Tak jak saperzy, możemy się pomylić tylko raz. Zrozumiałem, kapitanie. W razie czego oberwę nie tylko ja, ale i reszta chłopaków. Podoba mi się ten młodzik. Mamy dwie podstawowe zasady. Wyszukujemy tylko najgroźniejszych przestępców i usuwamy ich z miasta na dobre. Rozumiem, a druga zasada? Trzymamy gęby na kłódkę. Witamy w SIS, detektywie Powers. Dziękuję. Dzięki. Nie zawiodę cię. Świetnie. Będziesz pracować całą noc? Jeśli nie dasz mi skończyć, tak. Jeszcze trzy zdania i zdążę z tym kawałkiem o prostytucji. Nieważne. Miło jest mieć kogoś, kto czeka w domu. Mógłbym być kogutem domowym, wiesz? Tylko nie zaczynaj. Ja nic nie mówiłem. Ani słowa o Las Vegas. Nie ma mowy o ślubie. To ty powiedziałeś, że nie powinniśmy się zmuszać do wyboru między miłością i pracą. Miałeś rację. Zawsze mam rację. Okropność. Już teraz nie jest nam lekko. Żyję z opisywania przestępstw. Opowiadasz mi fascynujące historie, a ja nie mogę ich wykorzystać. Przecież umówiliśmy się, że nic nie opuści tego pokoju. Dzięki temu możemy rozmawiać ze sobą szczerze. A jak było z Eddie Paytonem? Z kim? Nie bądź taki chytry. Pytam o Paytona, tego zboczka, przez którego wyleciałeś z roboty. Podobno on chciał, żebym zrobiła mu parę zdjęć. Nikt o tym nie wiedział, ale ty tu byłeś i przesłuchałeś wiadomości na automatycznej sekretarce. On morduje dzieci. Tak, jest psychopatą, ale to cię nie usprawiedliwia. Przykro mi. Przesadziłem i więcej tego nie zrobię. Nie wiem, czy to mi wystarczy. Coś ci powiem. Nie wywalili mnie. Zostałem przeniesiony. Dokąd? Naprawdę chcesz teraz rozmawiać o robocie? Gdzie to ja byłem? Miałeś mnie czule przeprosić.
Sheila, wróciłem. A ty nie. Tęsknisz za mną, maleńka? Chcesz wrócić? Myślisz o mnie? Bo ja o tobie myślę. Ile razy sięgam po flaszkę. Pamiętasz młodego Powersa? Nadstawiłem za niego karku. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Ty byś dla mnie czegoś takiego nie zrobiła. Że co? No tak, miałaś tego dosyć. Czego? Mojego życia? Strasznie mi ciebie brakuje. Wróć do domu, kochanie. Będę dla ciebie dobry. Bardzo dobry. Tęsknię za tobą. Błagam, wróć do domu. Vince, co ty robisz? Pilnuję drzwi. Właśnie. A ty, Mary? Wszystko, co trzeba. Możesz nie wysiadać z wozu, tylko pamiętaj, masz zgarnąć szmalec. Środkowy do ćwierć beka. Piłka leci w twoją stronę. Powtarzam, piłka leci w twoją stronę. Zrozumiałem. Przejmuję piłkę. Billy Nash. Paskudny jak samo życie. To oni. 5 osób. Pięknie. Przejrzałeś ich dane, szefie? A po co? Przyłapiemy ich na rabunku. Zajrzyj do komputera. Tak jest. Po co my ją ze sobą ciągniemy? Spokojnie, zajmę się nią. Daisy ma siedzieć z tyłu. Dobrze będzie, nie gadaj. Nash jest poszukiwany w Teksasie. Za napaść i pobicie. Zgarnijmy go od razu i poszukajmy następnego bandziora. Mam gdzieś Teksas. Gdybyśmy go tam odesłali, za 5 roku byłby wolny. Musielibyśmy zaczynać zabawę od nowa. Mike, wszystko gra? Wyglądasz, jakbyś balował całą noc. Jakoś przeżyję. Chyba zwolnili, żeby obejrzeć bank. Wyglądają jak smarkacze, którzy chcą otworzyć swoje pierwsze konta. Ćwierćbek do beka. Przejmujesz piłkę. Rozumiem, ćwierćbek już przejmuje. Podjadę od tyłu. Zrozumiałem, przejmuję. Ty masz zgarnąć forsę i nie gadaj tyle. Skąd pewność, że to dziś? Pewności nie mam. Ale oni zawsze kradną wóz, wykorzystują go do napadu, a potem przesiadają się do swojego samochodu. Jeśli zwiną auto, będziemy wiedzieli, że zaczynają akcję. Ostatnie minuty są zawsze najdłuższe. Zostaw tego grata, idziemy. Rock
Środkowy do wszystkich. Piłka w grze, powtarzam, piłka w grze. Czerwony Lincoln. Odprowadzimy piłkę na miejsce. Drużyna przeciwnika liczy 5 graczy. Zrozumiałem, wkraczamy do akcji. Zabezpiecz tylne wyjście. Jesteś gotowy? Teraz? Ich jeszcze nie ma. Lubimy niespodzianki. No nie wiem, pułapki są chyba zakazane. Nikt go nie prosił, żeby napadał na ten bank. My tylko wiemy, że to zrobi. Uratujemy parę osób. Pomóż Angelowi. Pilnujcie Lincolna. Lloyd, przestań dumać o dupie Maryni. Dan, tam jest kupa ludzi. Jeszcze ktoś zarobi kulę. Nie mam czasu na bzdety. Rezygnujesz, czy robisz, co do siebie należy? Możesz na mnie liczyć. Jak wyciągną żelastwo, nie czekaj na mnie. Cudowna sprawa. Założę się o lunch, że Mary tam wejdzie mimo ciąży. I tak jesteś mi winien jeden lunch. Podwoimy zakład? Dobra, ale McDonald jest wykluczony. Gdyby nie byli tacy groźni, byliby komiczni. Kto napada na bank w piątek po południu? To w stylu twoich głupich ziomków. Nie wolno wygłaszać rasistowskich uwag pod adresem kolegów z policji. Ty biała biedoto. Daj spokój mojej rodzinie i zajmij się przestępcami, Mettysie. Ja zawsze jestem gotów do akcji, gringo. Zwiniemy się migiem. Zaraz wrócimy. Nie stchórz, tylko bo pożałujesz. Chodź, zanim zacznę rodzić. Żebyś tylko nie poroniła. Jest ich troje. Mają przewagę nad Wonem. Nieważne, my mamy pilnować samochodu. Zresztą, to tylko zaostrzy Wonowi apetyt. Do dzieła. Poczekaj, aż będzie moja kolej. Zostaw to, bo nas się wkurzy. Teraz, Mary. Wszyscy na ziemię. Na ziemię. Policja, stać. Spieprzamy stąd. Jedź. Do wszystkich jednostek mamy napad na bank. Odwołajcie to wezwanie. To jest regularna wojna. Padnij. Policja, ręce do góry. Dłonie na deskę rozdzielczą. Tam jeszcze ktoś jest.
Niech nikt nie wstaje, wszyscy leżą. Wezmę karetkę. Nie dotykaj dowodów rzeczowych. Co robisz? Nic nie widziałem. Miałby go w garści, gdybyśmy byli wolniejsi. Jezusie. Nie naładowana. Nie miała nabojów. Tylko spokojnie. Po coś to zrobiła? No po co? Ty głupia kurwo, nie miałaś amunicji. Uspokój się. Krew, taka pieprzona smarkula. Uspokój się, nie tutaj. Powiedz, czemu ich nie aresztowaliśmy? Nie tutaj. Dlaczego? Nie ruszajcie się, ani drgnijcie. Zastanów się, co robisz. Zastanów się. Ja już nie mogę. Chcę odejść. Do wozu z nim. Zabierzcie go stąd. I wy też zjeżdżajcie. Ja się tym zajmę. Pryskajcie stąd. Rozumiem, jedziemy. Jestem Kelly Daniels z LA Chronicle. Mogę z nią porozmawiać? Kiepsko z nią. To była istna bitwa. Cud, że oberwał tylko jeden gliniarz. To oni byli w środku? Tak, a ta pani będzie w kostnicy, jeśli się nie pośpieszymy. Panie kapitanie, Kelly, tu nie wolno wchodzić. Pomoże mi pan? Nic się pani nie zmieniła. Zawsze pierwsza na miejscu przestępstwa. Zgadza się. Pogadamy za parę minut. Ledwie tu przyjechałem. Co pan wie? Wiem, że zginęło 5 bandytów, 1 strażnik i 1 cywil. Aż 5? Czy w strzelaninie nie brał udział policjant? Proszę zadzwonić do mojego biura. Do biura? O co tu chodzi? Przepraszam, mogę zadać panu kilka pytań? Proszę się zwrócić do oficera dyżurnego. Jestem Kelly Daniels, LA Chronicle. Myślałam, że znam większość tutejszych tajniaków. Pan jest nowy, panie... Proszę się zwrócić do oficera dyżurnego. Myślałam, że pan tu rządzi. Zamknął pan usta Kellerowi. Może powie mi pan, co robili w banku policjanci? Proszę porozmawiać z oficerem dyżurnym. Mówię to pani ostatni raz. Jest pan ze spraw wewnętrznych? Z FBI? Z wywiadu? Życzę pani miłego dnia. No pokaż, co masz, Larson. Pokaż. Pokażesz te karty, czy nie? Cholera. Niech cię szlak, to już trzeci raz pod rząd. Kiedy nauczycie się stawiać 50? Słyszycie go? Cwaniaczek. Wygrywa, więc chce podnieść stawki. Czemu Paures jest taki ponury? Przystosowuje się.
co mu się nie podoba. Pamiętasz swój pierwszy raz w twardzielu? Byłem boski. Zażygałeś sobie całe buty. Wszystko gra, przyjacielu? Pewnie, czemu nie? Dziś było niewesoło. Nawet nie próbowaliście ich aresztować. Zauważyłem zagrożenie i zareagowałem odpowiednio. Nie powiedziałeś, że jesteś gliną. A ty tak, i mało przez to nie zginąłeś. Znamy się od dawna. Nie chciałbym znów cię gnać. Miałem może czekać, aż on weźmie zakładnika albo kogoś zastrzeli? Masz rację. Napij się z chłopakami. Nie myślałem, że zabijecie ich wszystkich. Taka robota. Może wyglądamy jak łachudry, ale wiemy, co robimy. Przy nas jesteś bezpieczny. Właśnie, więc lepiej bądź dla nas miły. Od tego są kobitki. Teraz ja stawiam wszystkim. Ja poproszę wolną kubę, ale żeby było w szklance trochę rumu. A ja chcę szkocką. 3 piwka. Dawaj karty. Podobasz mi się, chłopcze. Chłopcze, co to ma znaczyć? Życie jest do dupy. Ale noc fajna. Żeby pić z wami, trzeba mieć końskie zdrowie. Późno się kładziesz. A ty piłeś. Trochę. Pracujesz po nocy? Może, nie wiem. Z kim byłeś w tym barze? To był detektyw Dan... Skąd wiesz? Widziałam go w tym banku. Rządził się jak udzielny władca, zamknął usta informatorowi i nawet się nie przedstawił. Śledziłaś mnie? Śledziłam Vaughna. Chcę wiedzieć, co cię z nim łączy. Zaczynasz mówić jak reporterka, bo jestem reporterką. Nie w tym domu, pamiętasz? Umówiliśmy się. Nie przesadzajmy. Tam było 7 ofiar śmiertelnych. Nikogo nie aresztowano, tylko wywieziono 7 ciał. 5 z nich należało do bandytów. A twój koleś nie chce, żeby ludzie o tym usłyszeli. Jeśli ja się tym nie zajmę, naczelny wyśle kogoś innego. I dobrze, komuś innemu każe się wypchać i będzie spokój. Bądź człowiekiem. Muszę być w pracy wcześniej rano. Prześpię się na kanapie. Panowie, na miejsca. Praca czeka. Jeśli chodzi o przeszłość, komisja uznała, że w banku zachowaliście się jak należy. Zamknięto dochodzenie w tej sprawie. Mogę o coś zapytać? Dzwonili ze szpitala. Może poczekam. Tak, poczekam. Dzwonili ze szpitala, że Lloyd będzie zdrowy. Ale nie wróci do nas. Może przejdzie na emeryturę. Przy okazji warto przypomnieć, że w tej pracy stres jest równie niebezpieczny jak pistolet. Więc nie rżnijcie twardzieli. Kto jest spięty, ma przyjść do mnie. Kolejny punkt to już wiem, o czym chciałem porozmawiać. O podwyżce i awansie, o rzeczach, które obiecujecie mi od lat, a których nigdy nie dostałem. Załatwiłem ci podwyżkę. Co dalej? Sierżant Jeff Powers będzie teraz stale współpracował z Danem Vaughnem. A teraz do rzeczy.
Po zaledwie półtora rocznych wakacjach na koszt podatników Alberto Torres, Raymond Chavez i Luis Herrera znów pojawili się na ulicach miasta. Zapewne ich pamiętacie. Podczas poprzedniego aresztowania popełniliśmy parę błędów. Nie zabiliśmy ich na miejscu. Gdyby ktoś niepowołany usłyszał ten żart, byłoby po nas. Nie jesteśmy szwadronem śmierci i nie pracujemy w kraju trzeciego świata. Ci trzej to gwałciciele. Specjalizują się w zwabianiu młodych dziewczyn do furgonetki. Wiemy, że to robią. Przechwalali się tym w więzieniu, ale siedzieli tylko za pobicie, bo nikt nie przyłapał ich na gorącym uczynku, a ofiary bały się zeznawać przeciwko nim. Tak więc panowie Torres, Chavez i Herrera znów są na wolności i szukają ofiary. Zapewnimy im lepszą rozrywkę, niż się spodziewają. Jesteście wolni. Powers? Podobno chodzisz z dziennikarką. Tak, ale nie ma powodów do zmartwienia. Nie rozmawiamy o robocie. Nie podoba mi się to. Mamy działać po cichu. Tak jest, rozumiem. Spokojnie, nikt nie sra tam, gdzie je. Musicie zgarnąć tych trzech. Ja też mam córkę. Ale tym razem zróbcie to tak, żeby nie wywinęli się sianem. Zrozumiałem, kapitanie. Dobrze zrozumiałem. Tu jest parę panienek. Coś ty, te są za stare. Znajdźmy jakąś mutkę. Przessałeś się do tego jak do mojej fujary. Twoja fujara nie jest taka smaczna. Skąd wiesz, jak smakuje fujara? Odwal się. O czym my gadamy? Mnie się marzy Meksykanka. Daj tego skręta. Przepalają jednego skręta od drugiego. To drobiazg. Poczekamy, aż naprawdę na rozrabiają. Masz laserowy celownik? Tak. Potrzebujesz mapy, żeby trafić do celu? Jest ciemno. Patrzcie na tę czekoladkę. Wielka jak łoś, ale ma ładny tyłek. Co im się w niej nie podobało? Niezła była. Oni polują i my polujemy. Taki dzień. Rozrywki latynosów. Ale dziewuchy. Kiedy oni zaczną? Już niedługo. I tym razem nie ujdzie im to na sucho. Tylko nie dajmy im uciec za granicę. Są już nasi. Znajdźmy ładną, miłą senioritę. Tego mi trzeba. Tu się od nich roi. To do roboty. To jest to. Skręć w prawo tutaj. Skręcaj. Zaparkuj w tej uliczce. Skręca. Zaczyna się. Tak, ćwierć bek do zespołu, sklepik otwarty, ustawcie się. Szukamy dobrego miejsca, teraz się zjawimy. Poczekajcie na nas. Cześć. Ładny mamy wieczór. Wiem, że jesteś zajęta. Muszę iść. Ja tylko sprzedaję biżuterię. Nie potrzebuję biżuterii. Popatrz na niego.
Możesz w to uwierzyć? Ale skurwiel napada na swoje rodaczki. Co cię to obchodzi? Przecież jesteś z Kuby, nie z Meksyku. Później ci to wyjaśnię. Chyba go mamy. Może chociaż obejrzysz? Do roboty. Jeszcze nie, musimy czekać. Zamknij się. Nie będziesz wrzeszczeć. Zamknij ryj. Trzymajcie ją. Chcesz być pierwszy? Złaź z niej i czekaj na swoją kolej, kapujesz? A jak ci się to nie podoba, wysiadaj. Ty też. Jezu, Dan, zróbmy coś. Musimy ich przyłapać na brutalnym zgwałceniu. Cicho bądź. Nie będę siedział i na to patrzył. Jeff, kurwa, wracaj do samochodu. Bo co, ukażesz mnie za uniemożliwienie gwałtu? Co on wyprawia? Popisuje się, wkracza do akcji bez wsparcia. Ruszamy. Zobaczymy, kto mocniejszy. Chcecie? Wynoście się, dupki żołędne. Puścicie mnie albo pożałujecie. Nie puścimy cię, póki trzymasz dziewczynę. Odczepcie się, bo ją załatwię. Zastanów się, geniuszu. Ratuję ci życie. Jesteś otoczony. Jeśli pociągniesz za spust, rodzona matka cię nie pozna. Puść dziewczynę i wyłącz nerwy. Lepiej jest żyć niż umrzeć. To już koniec. Już go przekonałem. Dlaczego to zrobiłeś? Nie byłoby tego, gdybyś słuchał rozkazu. Zabił dziewczynę. Ty ją zabiłeś. No to co? Ci trzej już nikogo nie zgwałcą. A na pewno jej. Musiałem to zrobić. Groził jej bronią. Wydział Spraw Wewnętrznych nic nam nie zrobi. Wydział Spraw Wewnętrznych jest najmniej ważny. Dość gadania. Nie będziemy o tym mówić przy ludziach. Przepraszam, to miejsce zbrodni, nie wolno tędy przechodzić. Chcesz wylecieć z naszej grupy? Lubię cię, ale musisz nabrać rozumu. Dobrze się czujesz? Już tam dzwoniłam, odesłali mnie do pana. To pan nie wie, gdzie służą pańscy podwładni? Będę krzyczeć, jeśli zechce. Skoczyło ci ciśnienie krwi? Jestem zła. Ten upiorny włon blokuje mi dostęp do informacji. Wszystkim nagle odebrało mowy. Nie chcą nawet zdradzić, gdzie on służy. To nie jest gotowe.
Może byś pogadała z tymi, do których strzelano? Wszyscy zginęli. Jestem reporterką, umiem odróżnić nieboszczyka od rannego. Nieboszczycy trafiają do kostnicy i są poddawani oględzinom. Jestem wydawcą i też umiem myśleć. Kostnica, że też sama na to nie wpadłam. Dzięki, Max. Co tam się działo? Podobno obserwowaliście gwałt. Opowiesz mi o tym? Nie ma o czym opowiadać. Śledziliśmy ich, oni złapali dziewczynę. Kroczyliśmy, ale usłyszeli nas. Torres wpadł w panikę i zabił ją. No to myśmy zabili ich trzech, koniec i kropka. Czy tak to zapamiętałeś? Potwierdzają się moje najgorsze obawy. Rada miejska weźmie cię na rożen, a ja nie chcę po tylu latach patrzeć, jak durni politycy niszczą nasz oddział. Wiesz, co to jest dobry żołnierz? Wiem. Taki, co nie wychyla się z szeregu. Spróbuj takim być, to dłużej pożyjesz. Nie przejmuj się radnymi, wszystko będzie dobrze. Człowieku, ależ ty masz cios. Mówiłem, że nie będę cię więcej osłaniał. Co zeznasz? Sam chciałbym wiedzieć. Jak możecie patrzeć, jak ktoś popełnia przestępstwo? Policja ma bronić i służyć. Gdyby nas nie było, przestępczość by nie zniknęła. Wiem, ale nie podoba mi się, że czekaliśmy, aż zgwałcą tę dziewczynę. Sam nie wiem. Może mnie poniosło. Bóg wie, że dobrze życzyłem tej dziewczynie. Może zaczynam wariować? Sheila odeszła jakiś miesiąc temu. Mówiła, że ma dosyć mojej pracy. Może byłem za szybki, nie wiem. Pocieszam się tylko, że te trzy świnie już nikogo nie skrzywdzą. Zaryzykowałem. Nie udało się i muszę z tym żyć. Tak już jest. Wierzę, że zachowasz się jak należy. Do zobaczenia na przesłuchaniu, kolego. Kostnica. Pani jest nowa? Aż tak to widać? Tylko nowym chce się żygać. W Szkodę dla pielęgniarek pachniało inaczej, co? Czego pani chce? Zgubiliśmy dokumentację niejakiego Torresa. Rana postrzałowa. Powiedziałbym rana Vona. Kilka trafień z bliska. Gdyby to przeżył, chorowałby na ołowicę. Rana Vona. To brzmi jak imię hinduskiej bogini. Ma pani poczucie humoru, to dobrze. Chociaż tu nikt nie doceni dobrego dowcipu. Von to nazwisko strzelca. Ciągle mamy po nim robotę. Podobno ci z SIS dostają najgorszych bandziorów. Ale dla mnie wszyscy nasi klienci są identyczni. SIS, czyli tajna specjalna grupa dochodzeniowa. Czego jeszcze pani trzeba? Pokażę pani coś. Przyczyną zgonu są liczne rany postrzałowe, także na plecach. To też robota Vona? Jasne. Mam jeszcze coś.
Czym się zajmuje ta grupa? Jakie ma zadanie? Czemu pani pyta? Kim pani jest? Poszukam jeszcze tych papierów. Dzięki. Szukam danych. Danych brak. Poszukamy kombinacji. Liczne rany postrzałowe. Iwon. Gwałciciel wpadł w policyjną zasadzkę. Von i Larson. Pięknie. Boże, niewinni przechodnie. Jeff, nie rób mi tego. Chodzą za przestępcą, czasem nawet parę tygodni, ale nie ruszają go, póki nie złamie prawa. To jest specjalna grupa dochodzeniowa. Muszą mieć dowody, więc czekają i patrzą, jak taki popełnia przestępstwo. Ludzie są bici i zastraszani, a gliny siedzą i obserwują to. I popatrz, najczęściej przestępca ginie od licznych ran postrzałowych, czasem w plecach. Jakbyś to ujęła w skrócie? To szwadron śmierci, policyjni mordercy. Wyszukują przestępców i czekają, żeby ich zabić bezkarnie. Trochę przesadzasz. To jedyne wytłumaczenie. Nikt o nich nie wie, inni policjanci nie rozmawiają z nimi, a na członka oddziału przypada rocznie więcej trupów niż na członka SWAT. To materiał na pierwszą stronę. Puszczę to, jak już będziesz miała zeznanie wiarygodnego świadka. Kogoś, do kogo skieruje prokuratora, kiedy po mnie przyjdzie. Mam oskarżyć policjantów o morderstwa, nie mając dowodów? Co ty byś zrobiła na moim miejscu? Pewnie też bym stchórzyła. Porozmawiajmy. Jestem po twojej stronie. Kocham cię. Dobrze, że jesteś. Właśnie wychodzę. Był naładowany jak bombowiec. Miał zakładniczkę. Sytuacja była groźna. Kiedy zabił zakładniczkę, otworzyłem ogień, żeby nie skrzywdził nikogo innego. Żałuję tylko, że nie strzeliłem wcześniej. Może bym uratował tę dziewczynę. Dziękujemy panu. Wiemy, że to dla pana przykre. A co powie jego partner? Czy tak było, detektywie Powers? Pozwoli pan, że ja będę zadawał pytania. Czy zgadza się pan z detektywem Vaughnem? Całkowicie. Dziękuję. Szkoda czasu. Przejdźmy dalej. Przeglądaliśmy wasze akta. Są imponujące. Jak wy to robicie? Jesteśmy tajną bronią policji wymierzoną przeciwko recydywistom. Śledzimy zatwardziałych łotrów dzień i noc, aż w końcu popełnią jakieś przestępstwo. Stanowimy ostatnią deskę ratunku. Usuwamy z ulic najgorszych bandziorów. Niech pan ich przyciśnie. Pan jest zbyt służalczy wobec policji. Co z Powersem? Od lat łamie przepisy. Zarzucano mu brutalne metody, rewizje bez nakazu, nieuzasadnione używanie broni. Dość tego. On jest niebezpieczny. Zgadza się. Jestem niebezpieczny. Jestem groźny dla każdego recydywisty, który chce złamać prawo. Na ulicach rządzą przestępcy. My tylko dostosowujemy się do reguł gry.
Walczymy z nimi na równych prawach. Mało kto zapuszkował tylu łajdaków, co ja. Za to mi płacą. Panie radny, jeśli jeszcze raz złamie pan przepisy, kto to mówi? Pan nie powinien prowadzić tego dochodzenia. Zna pan osobiście wszystkich naczelników policji w okolicy. Wszyscy o tym wiemy. Co pan powie o Rosie Rodriguez? Torres ją zgwałcił niemal na waszych oczach. Co to za policjant, który widzi gwałt i nic nie robi? Czy byłoby panu lżej, gdyby nas tam nie było? Gdyby on zgwałcił dziś następną dziewczynę? Może pańską córkę? Bardzo mi żal tej dziewczyny. Naprawdę bardzo. Trzeba być policjantem, żeby wiedzieć, co to za uczucie. Ale unieszkodliwiliśmy trzech gwałcicieli. Ci trzej łajdacy nikogo już nie skrzywdzą. Jeśli lubi pan trudne pytania, niech pan zapyta samego siebie, po czyjej jest stronie. Dziękujemy panu. Czy była mowa o SIS? Nie, o sprawach personalnych. Radny Smith mówi, że pan pomaga policji, czy to prawda? Proszę zapytać radnego Smitha. Panie Smith. Ma pan wolną chwilę? Dzięki, Jeff. Nie zrobiłem tego dla ciebie. Zrobiłeś to dla siebie i dla całej grupy. Dopóki będziesz lojalny, my też będziemy cię chronili. Dobrze się spisałeś. Wynoszę się. Nie wiem na jak długo. Wyjeżdżasz? Nie. Tylko wyprowadzam się. Wszystko się skomplikowało. Zadajesz za dużo pytań, a to mi utrudnia życie. Może być nawet niebezpieczne. Dzieje się wiele rzeczy, o których nie wiesz. Takich jak zabicie Torresa przez SIS? Wiem o tym. Nieprawda. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Wiem, że byłeś w tym banku. Widziałam twoje zdjęcie. Spójrz na mnie i powiedz, że się mylę. Nigdy nie prosiłem, żebyś dla mnie z czegoś zrezygnowała. Ale zrobię to teraz. Daj spokój temu artykułowi. Niech się tym zajmie ktoś inny. Nie mogę, to nie jest zwykły artykuł. Ty już nie jesteś policjantem, tylko mordercą. Śledzisz przestępców i zabijasz ich. Nie zapobiegasz przestępstwom. A potem giną niewinni ludzie. Dlaczego? Żebyś mógł powiedzieć, że to była samoobrona? Czy byłabyś równie poruszona, gdyby to nie był materiał na wystrzałowy artykuł? Nalej mi. Na pewno? Na pewno. Co ci jest?
Nie twój interes. A właściwie także nie mój. Polewaj. Ani słowa, Larson. Spóźniłeś się. Wiem i przepraszam. Panowie, ta sprawa jest pilna. Po mieście krąży dwóch uzbrojonych rabusiów. W ciągu 3 tygodni napadli na 5 barów. Bobby Lewis i Mark Franklin napadają na eleganckie lokale w pobliżu plaży, gdzie klienci noszą Rolexy. Zawsze w porze największego ruchu, koło 17. Mamy cynk, że zainteresowali się rejonem Venice Beach. Poznali nowych przyjaciół i chcą znów spróbować szczęścia. W grę mogą wchodzić 3 bary nad oceanem. Czas, żebyśmy wkroczyli do akcji. Von, twoi chłopcy obstawią te 3 knajpy. Zrozumiano? Tak jest. Bądźcie ostrożni. Różni ważniacy mają was na oku. To te wycinki dla mnie? Obudź się. Jestem twoim szefem, nie posłańcem. Masz nieaktualne dane. Jeden z nich, Mike Lloyd, przeszedł na emeryturę. To właśnie będzie nasz świadek. Jeszcze trochę, a cię pocałuję. Jeszcze trochę? Szukam niejakiego Mike'a Lloyda w Los Angeles. Mówi Kelly Daniels z Los Angeles Chronicle. Chciałabym z panem porozmawiać. O czym? O SIS. Chce pan, żeby jeszcze ktoś zginął? Każdy dzień milczenia to pomoc SIS. Pan im pomaga. Wiem, co się wydarzyło w banku. Niech pan coś powie. Przykro mi. Nie chciałem jej zabić. Cholera, tam ktoś jest. Naprawdę myślisz, że ci smarkacze kogoś zabiją? On się do mnie odezwał. Zachowywałeś się, jakbym nie przyszedł na randkę z tobą. Odwal się. Miałem ostatnio kłopoty. Z babą? Zerwaliśmy ze sobą. Tak jakby. Wyrzuciła cię z domu? Nie mówmy o tym. Oni mi nie wyglądają na morderców. Zobacz, jak są ubrani. Robią sobie jaja, opowiadają głupie dowcipy. Nie sądzę, żeby zaczęli strzelać. Ale jeśli coś pójdzie nie tak, nie wiadomo, co zrobią. Wiem coś o tym. Jeśli dziś złamiesz rozkaz, skopię ci dupę. Panie Lloyd? Hello? Detective, it's Kelly Daniels. To ja, Kelly Daniels z gazety. Panie Lloyd? No! Nie!
Goście wkraczają na boisko. Larson, ty pilnuj Jeepa, kapujesz? Zrobi się. Hey, bro. Cześć, bracie. Jak myślisz? Nie podoba mi się to. W San Diego było lepiej. Tutaj gliny nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Może odpuścimy sobie. Bobby, nie martw się. Gliny nie zwrócą na nas uwagi, bo jesteśmy biali. Ale nie znamy tego terenu. Co jest, wymiękasz? To idealny cel. Ćwierć bek do tyłu. Jaki macie widok? Niezły. Tu są fajne dziewczyny. Nie widzę ich. Gdzie teraz są? Chodźmy coś zarobić. Albo teraz, albo nigdy. Ty obstawisz drzwi, tylko nie śpij. Nie są aż tak przystojni, jak mówiłeś. Mówiłem, że ty jesteś przystojny. Masz śliczną koszulę. Witam uprzejmie ofiary napadu. Kłaniają się wam Mark i Bobby. Zaraz obrabują was najprzystojniejsi bandyci w tym mieście. Weszli i od razu zaczęli. Przygotujcie się. Piłka jest w grze, piłka jest w grze. Przygotować się. Poczekajcie, aż stamtąd wyjdą, ale nie dajcie im wsiąść do Jeepa. Zrozumiałeś, Larson? Zajmę się Jeepem. Interesuje nas zarówno to, jak owo. Zegarek też wezmę. To prawdziwi komedianci. Na co nam Rolex? Weźmy te lalunie. Podasz mi swój numer telefonu? Nie. Cóż, nie zaszkodziło zapytać. Nie sądzę, żeby kogoś skrzywdzili. Muszę kończyć. Angel, bądź czujny. Co tu masz, grubasku? Weź, co tylko chcesz. Fajny Walkman. Weź go sobie. Tylko nie zrób mi krzywdy. Wyjdźcie stamtąd, to się z wami zabawimy. Dzięki za ładne fanty, kochani. I do zobaczyska. Bawcie się dobrze i niech was słonko nie spiecze. Stać, policja. Angel dostał. Jezu. Z drogi. Policja. Mam ich. Z drogi. Szybciej. Załatwili nas. Rozdzielmy się. Policja, przejście. Mark, nie pogarszaj swojej sytuacji. Nie ruszaj się. Nóżki. Wiatrówka? Mogłem cię zabić, gówniarzu.
Freeze! Stój! Drop the weapon! Rzuć broń! All right. Drop the fucking Rzuć tę weapon. Pieprzoną broń! You win. Wygrałeś! You win. Gave you hell of a run, ale nieźle cię przegoniłem, co? Zrzuciłeś parę deko tłuszczu. Z czego się cieszysz, Wajzo? Wiem coś, czego ty nie wiesz. Nic mi nie zrobicie. Wsadzimy cię za napad z bronią w ręku. Coś ci się pokręciło. Broń? To nie my. Spróbuj kogoś zabić z wiatrówki. To straszak. Nie było napadu, tylko zyskowna rozrywka. I tak cię aresztuję. Najwyżej spędzę lato w obozie. I tyle. Mam 17 lat. Jestem nieletni. Może każą mi przez tydzień zamiatać ulicę, a potem wyjdę i znów stuknę paru burżujów. Siedemnaście lat i straszak. Pokaż mi go. Rzeczywiście wiatrówka. Ale on mi nią groził. Widziałeś to, prawda? Tak, szefie. Wszystko widziałem. Tylko nie zacznij dziwaczyć. Nie zbliżaj się do mnie. Chcesz, żebym siedział przez tego szczeniaka? Gdybym go puścił ten mały zboczek, najdalej za 3 tygodnie znów by coś zbroił. Ani przez chwilę nie miałeś zamiaru go puścić. Ty nikomu nie darujesz. Jakby co, będzie twoje zeznanie przeciwko mojemu. Lepiej ze mną nie zaczynaj. Nie zaczynaj ze mną. Masz do mnie sprawę? Co by było, gdybym miał skargę na Vona? Teoretycznie powinieneś przyjść z tym do mnie, ale lepiej będzie, jak się dogadacie sami. To znaczy, że pan nic nie zrobi? Widziałem, jak on zabił tego szczeniaka z zimną krwią. Nie mów takich rzeczy, to szkodzi grupie. Grupie? Tylko o tym pan myśli? Nie obchodzi pana, co naprawdę się wydarzyło? Daj spokój, to była usprawiedliwiona obrona. Von zawsze wie, co robi. Co jest, kłótnia kochanków? Zaczynają o nas mówić. Zdecyduj się, po czyjej jesteś stronie. Jeśli zaszkodzisz mnie, zaszkodzisz policji. I nikt nie będzie cię pytał o powody. Od ilu lat bezkarnie mordujesz ludzi, szefie? Jeśli powiesz coś takiego przy obcych, zabiję cię. Martw się o swoją przyszłość, nie o moją. Michael Lloyd kochał to miasto i jego mieszkańców. I chociaż nie zginął na służbie, można powiedzieć, że padł ofiarą przestępczości. Umarł jako oficer policji i członek naszej grupy. Na zawsze nim pozostanie.
Podobno tam byłaś. Nic ci nie jest? Nic. Czy Mike... Nie. Ile jeszcze osób musi umrzeć, nim ktoś zacznie mówić? Nie zacznę mówić. Załatwię to sam. Osłaniasz kolegów za wszelką cenę. A oni niedługo zrobią z tego miasta drugi Bejrut. Zastępują sędziego, ławników i kata. Powiedz mi, od kiedy to nie obowiązuje Konstytucja Stanów Zjednoczonych? Ty ich chronisz, ale oni nie będą chronili ciebie. Pani porucznik, ma pani chwilę? Czyżby postanowił pan jednak oddać się w ręce prawa? Potrzebuję pomocy. Nie nasikałabym panu do gęby, nawet gdyby się pan upaliła. A gdybym miał dla pani sprawę? Poważną. Gliniarza, który z zimną krwią rozwalił bezbronnego złodzieja. Co pani na to? Są świadkowie? Jedyny stoi przed panią. Słucham, o kogo chodzi? O mojego kolegę Dana Vaughna. S.I.S. Mogłam zgadnąć, że tam pan wyląduje. Może pan wypełnić formularze, ale niczego nie obiecuję. Jakie formularze? Ja mówię o morderstwie. Czy pan wie, ile mamy strzelanin z udziałem policjantów? Niezmiernie rzadko dochodzi do procesu, bo im trudno coś udowodnić. Przed chwilą była pani w bojowym nastroju. Nasz wydział zajmuje się korupcją, przekupnymi gliniarzami, którzy wypuszczają bandytów. Strzelaniny to nie nasza specjalność. Pani się ich boi. Stchórzyła pani. Wykonuje moją robotę. Gdzie tam? Pani chroni swój tyłek. Była pani taka pewna siebie, kiedy chodziło o mnie. A jak może pani dupnąć prawdziwego drania? Myśli pani głównie o tym, żeby nikomu nie podpaść. Żałosne. Dała mi pani papierki, żebym nie mógł powiedzieć, że zostałem spławiony. Pieprzę panią. Pieprzę panią. Jestem wkurwiony. Oto zeznanie sierżanta Jeffa Powersa. Do specjalnej grupy dochodzeniowej wciągnął mnie mój dawny kolega, Dan Vaughn. On był moim partnerem, jak tylko skończyłem szkołę policyjną. Um,
Chciałbym od razu zaznaczyć, że nie wszyscy policjanci są źli. Ta grupa nie od początku była zła. Wszyscy mieli dobre chęci. To miała być elitarna jednostka. Mieliśmy usuwać z ulic miasta najgorszych łajdaków. Ale gdzieś po drodze to się zmieniło. Tu Vaughn. Czytałeś gazety? Widziałeś dziennik? Wszystko wyszło na jaw. Powers wydymał nas jak chciał. Cała prawda o tajnym oddziale policji. Jeff, nie musisz tego robić. Muszę. Nie będę uciekał przed Vaughnem do końca życia. Zaraz wrócę. Moi ludzie zawsze zachowują się jak należy, nie narażają obywateli na niebezpieczeństwo. To elita, najlepsi z najlepszych. A mówi się o nich jak o jakichś katach działających poza prawem. Energicznie temu zaprzeczam. Mamy tajną grupę dochodzeniową, to fakt. Brutalnymi przestępcami muszą się zajmować specjalnie przeszkoleni policjanci dla bezpieczeństwa obu stron. Dziennikarze są najwyraźniej uprzedzeni. Koniec z tobą, Powers. Po to tu przyszedłem, żeby spojrzeć ci w oczy i oddać odznakę. Koniec zabawy. Koniec? To dopiero początek. Nie dam się wydymać. Myślisz, że cię wydymałem? Zobaczysz, co będzie dalej. Będę udzielał wywiadów na prawo i lewo. Ja jestem prawdziwym policjantem, a nie ty. Ty jesteś pieprzonym dowódcą pieprzonych szwadronów śmierci. Przestań. Jak ci się to podoba, draniu? No jak? Co to jest? Tylko o tym myślisz? Zastrzel mnie, chłopcze. Na co czekasz? Nie chcę być taki jak ty. Zwalniam się. Dad.
To wszystko nic nie znaczy. Nieważne, co piszą w gazetach. Dobrze się czujesz? Tak. Pierwszy raz od dawna. Nikt nie czyta gazet. Ludzie nas lubią. Chcą mieć SAS. Chcą, żebyśmy pracowali. Reszta się nie liczy. Byleśmy usuwali tych łotrów z ulic. A jak, to już nasza sprawa. Ludzie nas kochają. Kapujesz? Jesteśmy kurewsko popularni. Detektyw Dan Vaughn zginął w strzelaninie z uzbrojonym bandytą. Detektyw Jeff Powers jest tajnym agentem Wydziału Spraw Wewnętrznych w Detroit. Specjalna grupa dochodzeniowa nadal działa w Los Angeles. Jest to jedyna stała jednostka tego rodzaju w Stanach. Tekst Magdalena Balcerek. Czytał Jarosław Łukomski.